Witam na liczne zapytania. Dzisiaj Wam pokażę, jak się regeneruje akumulator żelowy. To jest akurat tego typu model. Tutaj macie parametry. Żelowe akumulatory są niby bezobsługowe. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest oczywiście alternatywny akumulator motocyklowy, ołowiowy, jeden i drugi. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że one są niby bezobsługowe, ale przecież ktoś je musiał wyprodukować, a Polak potrafi. Co robimy? Zrywamy klapę i tutaj mamy zaciski. Zaciski wyciągamy. One czasem pykają. Raz. Mamy 6 zacisków. Widzicie, jest jeden nawet zassany. Widzicie? A o czym świadczy zassanie? Zassanie świadczy o tym, że to jest lipa. Że po prostu nie ma tam elektrolitu. A elektrolit tutaj to nic innego jak kwas siarkowy. Zaraz o kwasie pokażę. Tego to będzie trudniej. O, ale zassał straszny. I teraz tak, co będziemy potrzebowali? Woda destylowana, kwas, tak właśnie, kwas. Dlaczego kwas? Dlatego 37%, dlatego że musimy go wzbudzić. I we wszystkich poradnikach jest lipa totalna, ja Wam powiem o co chodzi, o co kaman. Oczywiście strzykawki. Ja tutaj zastosowałem taką strzykawkę z dzióbkiem. I tą strzykawką będziemy dolewać zaraz wody destylowanej z kwasem. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jakie są napięcia. Zaraz przygotuję się do tego. Tu mam taki włącznik, żeby Wam pokazać taki woltomierz. Mam też zwykły, zaraz Wam pokażę. Po prostu ten akumulator jest uziemiony. Nie ma 0 V, ale nie startuje. Pokażę Wam teraz na przykładzie zwykłego akumulatora. Moment, porównanie. Tutaj macie stary akumulator, który ma 11 lat i dalej działa. W następnym odcinku pokażę Wam w ogóle, jak się regeneruje ołowiówki. Tutaj jest bardzo podobny, ten już jest młodszy. Także widzicie, akumulator jest naładowany, jest wszystko jak należy. Ten niestety nie funkcjonuje. Zaraz pokażę Wam na woltomierzu, ile to jest woltów. O co kaman. Po prostu widzicie, jak on ma niecałe 4 volty. Także jest po prostu totalna kupa. I co? No i co? Po prostu zaraz będziemy przystępować. Powiem Wam, co trzeba zrobić. Mamy rozrobioną wodę destylowaną z kwasem i musi być roztwór minimum 5% i robimy dolewki. Jeżeli nie zrobimy tych dolewek, to po prostu jest lipa. Powiem Wam jeszcze jedno, te dolewki trzeba zrobić w starym akumulatorze. Ten akumulator będzie normalnie funkcjonował, to Wam gwarantuję, on będzie miał normalnie pełne 13 V po naładowaniu. Oczywiście to trzeba trochę poczekać i nie robimy samą wodą. I teraz ktoś powie tak, zaraz zasiarczy się płyta. Nie jest to prawdą, nie zasiarczy się płyta, także nie macie się co martwić. Będzie wszystko ok. Czekamy jakieś co najmniej godzina. Ja czekam nieraz nawet dłużej. Elo, elo, po 2 godzinach zaraz sprawdzimy teraz, czy ten woltomierz zaskoczy. Cholera, muszę go podtrzymać moment. Już widzicie, przede wszystkim wskazuje. No 7,5 V już w sumie jest, także jest ok. Jest. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że zanim go będziecie ładować, poczekajcie tak nawet ze 2-3 godziny, aż napięcie wzrośnie, bo tak jak było 2-3 V, no to wiadomo jest lipa. Sprawdźcie poziom. Poziom można sprawdzić poprzez przy świetle takim mocnym widać, jaki jest poziom, żeby za dużo tego elektrolitu Wam nie wypływało. Ja wzbudzam 5% elektrolitem. I jeszcze jedna uwaga. Jak będziecie ładować,
to możecie tak zwaną sprawdzić napięcie poszczególnych sekcji, czyli wkładacie elektrodę na plus i minusową możecie wkładać do poszczególnych sekcji i wzbudzać napięciem rzędu 7 V. Bo czasem jest tak, że mierzycie napięcie i jest, wiele osób to mówi, że o, na przykład dało się go reanimować tam do paru voltów. Nieraz pewną sekcję trzeba pobudzić. Ja to wzbudzam 7-9 V na sekcję daję. Po prostu dajecie na sekcję i plus, pojedynczą sekcję. I wtedy można go wzbudzić całkowicie. Jak już zastartuje, to jest ok. Oczywiście pamiętajcie zawsze o tym, że musi być wentylowane pomieszczenie, bo to są gazy wybuchowe. To po pierwsze, najlepiej robić to gdzieś na dworze, jeśli jest pora roku, tak jak teraz, w sumie początek czerwca 2022. Każdy akumulator da się reanimować. Pamiętajcie, żelowy, nawet 10-letni. Za chwilę Wam pokażę, jakie jeszcze napięcie tutaj udało mi się na nim uzyskać. Pozdrowienia. Oczywiście pamiętajcie, że każdy żelówkę da rady ruszyć z miejsca i będzie on działał. Hej, tak jak mówiłem na koniec, widzicie, napięcie jest, także jest wszystko jak należy. Pamiętajcie, że nie ma co się sugerować tymi poradnikami. Każdy ma swój sposób. Pamiętajcie, troszeczkę dolać jeszcze trzeba zawsze elektrolitu. Nic nie tracicie, jeżeli macie starego sztrucla. Pozdrowienia serdeczności, mówił do Was Star TV. Siema!